Podczas czwartkowej sesji radni gminy Baranów przegłosowali podwyżkę za śmieci. Dotyczy ona jednak jedynie gospodarstw powyżej 5 osób. Stawki za odbiór odpadów segregowanych z posesji do 4 osób pozostają takie same. Przypomnijmy, podczas ostatniej sesji radni opozycyjni pod nieobecność kilku radnych z ugrupowania Wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek nie przyjęli projektu uchwał mówiącego o podwyżkach i tym razem wyrazili swój sprzeciw. Teraz nowy projekt zaakceptowano, jednak wprowadzono korekty, na których skorzystały gospodarstwa zamieszkałe do 4 osób. Stwierdziłam, że tutaj dam jak gdyby wolną wolę radnym, to co uchwalą, to myślę, że będzie dobrze, że będą myśleć o tym, że zgodnie z ustawą nie możemy dokładać do śmieci ani zarabiać na nich. Tutaj nie została podwyższona opłata za śmieci, ponieważ od 1 do 4 mieszkańców te śmieci były, będą i będą na stałym poziomie opłat. Zmieniliśmy to i ujednoliciliśmy śmieci powyżej 4 osób. Związane to było z tym, że czy 5, czy 10, czy 20 osób w jednym zameldowanym domu nie płaciły powyżej 4 osób za śmieci. Nie ma tak w żadnej gminie w powiecie kępińskim. To jest jedna rzecz i tutaj jak gdyby dostosowaliśmy się do tych wszystkich gmin, a druga rzecz, mamy problem z mieszkańcami innych narodowości i stąd myślę, że to będzie bardziej sprawiedliwe. Przygotowana podwyżka za śmieci selektywne zakłada zwiększenie stawki o 4 zł z 23 do 27 zł w gospodarstwie 5-osobowym. Gospodarstwo 6-osobowe zapłaci o 7 zł więcej, 7-osobowe zapłaci o 12 zł więcej, 8-osobowe ma podwyżkę o 15 zł, a 9-osobowe aż o 20 zł. Gospodarstwa 10-osobowe otrzymały podwyżkę o 24 zł. Później stawka rośnie o 4 zł za każdego kolejnego mieszkańca. O 2 zł na jednej osobie zwiększyły się także stawki dla mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Podczas sesji wróciła pod obrady skarga na działalność wójta, którą złożyła Rada Sołecka na czele z sołtysem Słupi. Skarga dotyczy pominięcia w projekcie budżetu na 2017 rok Funduszu Sołeckiego dla tego sołectwa. Skarga nie była rozpatrywana. Większością głosów przekazano ją do zajęć w komisjach.